Dzień dobry Państwu. Serdecznie witamy na rozstrzygnięciu nagrody ulicy Szczecina na opowiadanie o jednej z ulic naszego miasta. Jest tam bardzo miło, bo dostaliśmy bardzo dużo zgłoszeń we wszystkich kategoriach wiekowych. I tak, to może na początku przeczytam laureatów. I tak w kategorii do lat 11 trzecie miejsce zajęła Anna Suchorska za opowiadanie pod tytułem Tajemnica pieniędzy dotyczące ulicy Kormoranów. Drugie miejsce Zosia Pietrasik za opowiadanie Zagadka z ulicy Sosnowej, a zwyciężył w tej kategorii Mariusz Zajdecki za opowiadanie Miasto Zmian, które opowiadało o ulicy Śląskiej. W kategorii 12-15 lat trzecie miejsce zajęła Karolina Samela za opowiadanie pod tytułem Ulica Swarożyca to nie tylko Teatr Polski. Drugie miejsce zdobyła Sandra Ogińska za opowiadanie pod tytułem Ku Słońcu, a tę kategorię wygrał Dorian Podolski za tekst pod tytułem Lipowa Aleja, ulica Adama Mickiewicza. I w kategorii 16+, przyznaliśmy dwa trzecie miejsca. I tak, trzecie miejsce zajęła Ula Frymus za krótkie opowiadanie o Świętego Ducha w Szczecinie oraz Lech Baczyński za Górkę Przeznaczenia dotyczącą ulicy Kusocińskiego. Drugie miejsce zajął Jan C. Kozakowski za opowiadanie Dziewczyna z ulicy Montfiła. Zaś w tej kategorii zwyciężyła Berenika Karwan za opowiadanie pod tytułem Przyjaciół Ronda. Jeszcze raz chciałem podziękować w swoim imieniu, w imieniu jury, w którym był Konrad Liskowacki i Małgorzata Narożna z klubu Księgarni Fika oraz ja. I już teraz zapowiedzieć, że w przyszłym roku na pewno będziemy organizowali kolejny konkurs dotyczący tożsamości miasta, bo jesteśmy bardzo zadowoleni z liczby uczestników podczas tego. Dziękuję serdecznie.